Wielki finał turnieju Sword of Damocles, Dinbao kontra Paweł i widzimy Skatel kontra Pojedynek Skatel. Wiewiórek tak naprawdę, zobaczymy, która wiewióra okaże się silniejsza. Tak jest, no ale to są różne umiejętności, tutaj czatownicza zasadzka ze scenariuszem, a po drugiej stronie ten taki kontrolny deck od Pawła. Czy jeżeli Pablito dobierze Ciri, to wydaje mi się, że spróbuje ponownie do tego zagrania, które zrobił wcześniej. Czyli bardzo silnego wjazdu i dogrania Ciri. Tak mi się wydaje, że to będzie coś takiego. Ale nie dobiera, więc nie będzie. I widzimy, że tutaj na mistrzyni miecza się zdecydował na start. No i najważniejsze dobra pytanie, decyzja. Panie Pawle. Czy zobaczymy Dulle i zaklinacza słów w tej grze? Który wyciągnie skarb w końcu, bo da, chyba tego nie doświadczyliśmy jeszcze. Tak, no chciałbym to zobaczyć i chciałbym... W ogóle jaką kartę chciałbyś zobaczyć z tego skarbu pustyni, jakbyś miał tak wybrać losowo z puli wszystkich? Losowo? Bo to tylko tworzy, ale to tworzy jednostkę, nie można nią zagrać, bo nie pamiętam szczerze. To jest stwórz i zagraj losową legendarkę. Kambiego. Także nie masz wyboru. Kambi? Okej, okay, ja bym chciał zmutowanego niedźwiedzia. Też spoko. Też nie wiem, czy to jest legendarka? Wiesz co, nie wiem, jakie są statusy, szczerze powiedziawszy, bo najczęściej to... chyba jest. Chyba tak, bo najczęściej to nie jest grane po prostu, tak? No, legendarny skarb ja w grze widziałem może ze dwa razy w życiu. Jak wyszedł, tak? To ludzie czasami sobie po prostu dla beki grali, ale tak to raczej mało to jest grane. A widzimy, że Paweł zdecydował się wyciągnąć Malenę ze swojej talii, także spore poświęcenie, ale no przesuwa to mistrzynię miecza. W przypadku grania na syna Skojatel, to zdecydowanie. I co tutaj, jaki jest plan? No czatownicza zasadzka ma problem z punktami w R1 zwykle. Czy jakaś wężowa pułapeczka próbowana będzie? No wężowa, to chyba Max jest grana. Więc wężowa pułapka na Malenę to chyba się nie opłaca za bardzo. Zwłaszcza, że Paweł gra bardzo dużo kart specjalnych, więc ta wężowa naprawdę bardzo dużo punktów powinna zrobić. A tu decyduje się po prostu na Xaviera. Popatrzcie tylko, co też kot przyniósł. Xavier Lemens to w ogóle jest, to czy to nie jest Xavier Lemens, tylko Xavier Moran. A pamiętasz, w ogóle tak, jeśli mówimy o Xavier Lemensie, pamiętasz, że był taki deck, chyba pod Lipę, który był masakrycznie często grany. Był. Natomiast problem dla Pawła jest taki, że nie ma krasnoluda. No tak, zdecydowanie. Brak krasnala. No i za bardzo nie ma go jak dobrać, tak? No. Dokładnie. A chciałby na pewno krasnoluda rzucić, żeby ten pancerz dostać z powrotem na Xavierze, ale no niestety. Jest pewien sprytny sposób, który umożliwia ci dogranie pancerza. Natomiast nie wiem, czy chciałbyś go wykorzystać w rundzie numer 1. Pytanie, czy Dingbao zdecyduje się na pas, no tak, ma możliwość, jeśli zagra coś kolejnego, to już tą możliwość może stracić. Podejmuje teraz ryzyko, jeśli zagra, decyduje się jednak zagrać. Wydaje mi się, że kusi go posiadanie na tej oneromancji, że będzie chciał ją zagrać po prostu. Ale nie wiem, czy przeciwnika jest wiewiórka, muszę sprawdzić. Nie ma, więc wydaje mi się, że dopóki nie zagra oneromancji, będzie chciał grać dalej. Nie wiem, ja myślę, że tą oneromancję raczej chcę sobie zostawić na drugą i trzecią rundę. I ja bym się spodziewał, że teraz spasuje. Nie, jednak próba! Do boju Dinbao! Lecimy. Okej, okay, patrzymy. Geralt? Nie no, to była Maxi gra na to. A kurczę, bo ja myślałem, że o Neuromancie. Zawsze jak widzę te karty, nie? No mówię, o Neuromancie będzie chciał grać. Natomiast tutaj i tak za mało punktu byłoby na zagranie Geralta. Czy i teraz, historyczna chwila. Pierwszy raz widzimy, kiedy skarb pustyni pojawi się na stole. Cieszy mnie, że zostałem, bo miałem już na tej giece nie być. Naprawdę to jest wow. I gładyszka! Ależ zagranie. Czyli 6 punktów ze skarbu pustyni. No to w sumie 18 punktów. No i po 6, 6, 6. Tych dwóch kart jakby tam.
Gorzej. To jest jakiś tam draw. Nie, no ten draw spoko. Wydaje się, okej. Okay. Ja liczyłem na jakieś bardziej, może nie lepsze karty, ale takie, wiesz, takie, które robią jakieś dziwne rzeczy, nie? Tam, no właśnie tego Kambiego, co by mu zabrał Fechmistrza, tutaj by Torwie poleciała, załóżmy. Czy nie wiem, jakiś rytuał na przykład by wyleciał. Nie wiem, czy rytuał może wylecieć z tego. Nie, to musi być jednostka. Jednostka, okej. Okay. Ketulis na przykład. Ketulisa właściwie, tak. Fajnie by poleciała. No, i to jest, wiesz, takie, że... No my zagramy, dymy, żeby się zrobiły. Dymy, właśnie. Znaczy wiadomo, że zagrałby do tyłu, nie? Ale byłoby ciekawie. No okej, my tutaj widzimy pas. Czyli runda zgarnięta przez stronniczą zasadzkę i to wydaje się bardzo dobre, no bo będziesz w stanie się na spokojnie porozstawiać. Tak, zgadzam się. Tutaj jest naprawdę fajna sytuacja. Żałuję tylko, że nie było dymów. Ale też są te obszarówki, należy pamiętać. Także Paweł też nie stoi na straconej pozycji, bo będzie miał i Lamberta, i Toruwiel. Też ma onej romancję. Prawdopodobnie w pułapkę dokładnie miażdżącą. Także też się chyba nie boi tej długiej rundy. Zdecydowanie nie boi się. Nie boi się na pewno. Ciekawi mnie też, jak ugryzą gracze temat Ciri, która w przypadku na przykład Pawła, wydaje mi się, że może być spoko, jeżeli tam Defender jest, nie? To może jakoś tam fajnie polecieć. Bo tu za bardzo nie ma tego, jak przesunąć chyba. Z tego co widzę. Nie no, jest dragon, czyli może być przesunięcie. Niekoniecznie musi być. A decyduje się tu jednak Gimbao na push. No to jest pewnie Sirocco na scenariusz. To był taki standard. No tutaj też Paweł ma odpowiedź na Ciri w postaci tego miecza z Dashamuta, tak? No tak, to też prawda. Miecz miałby się pojawić. Chyba, że teraz baituje. Może teraz się skusi Paweł. Oj, czy to nie będzie błąd? No co teraz robimy z Ciri? No właśnie, a czy jest onejromancja? Co z tej onejromancji może polecieć? No w zasadzie to nic, co jest w stanie zabić Ciri. Nie, jest piątka zwykła, widzisz? Jest lekcja przyrody. Jest zablokowanie też w sumie. Jestem ciekaw, czy poleci lekcja przyrody, czy Morin. No, nie ma tak naprawdę różnicy, która z tych kart. A jednak moja matka będzie dumna. Okej. No, ten strzał za 5 zawsze tam może dać jakieś plus 2 jeszcze na drzewca, ewentualnie później, w jakimś małym procencie przypadków. A tutaj strzelec. Także tutaj Dinbao nie odpuszcza. Zawziął się. Jestem ciekaw, co on chce zobaczyć w tej grze jeszcze. Pewnie Ciri. Pewnie tak. No bo rzeczywiście nie ma na nią odpowiedzi, jeżeli przeciwnik zagrałby Defendera, no to nie może, no to sobie nie poradzi jednocześnie z tym i z tym, tak? Tak naprawdę. Natomiast ta onejromancja już była użyta raz, także... No i mamy też tego drzewca, tak? Też nie ma za bardzo... Znaczy no można dogrywać Hero Power i próbować jej wina i wydaje mi się, że to będzie teraz ta opcja. Tak, to się wydaje dobre. Dwa ładunki dowódcy Yevin, zbicie Odyńca, wyciągnięcie Liren z talii. I tak w rzeczywistości się dzieje. No, to dosyć dobre zagranie, normalne, też wydaje mi się, że jak najbardziej prawidłowe. I teraz tarapaty po stronie Pawła. Co on może zrobić? 24 punkty do zrobienia. No właśnie, to jest ten moment, kiedy on tą Ciri ma na ręku i musi, dokładnie, musi ją zagrywać. A przeciwnik dogra sobie, wydaje mi się, spokojnie Torwiel. Albo i nie, albo po prostu teraz spasuje. Podoba mi się, jak umierasz, człowiek. Dogrywa jednak. Nie wiem, czy pas nie byłby lepszy. Wydaje mi się, że byłby. Aczkolwiek to też może być bait. Próba baitu na coś jeszcze, tak? Idź dawaj, wciągaj te karty. To jak siąść na jeżu. No i defender. Bo teraz dobierze karty, Paweł. Przy tym pasie teraz dobierze? Tak, dobierze, masz rację. Bo on dogra, no to nie dogra jeszcze dwie karcioszki. Musi dwie, bo w sumie jedną nie przebija. Dziwię się, że tak zdecydował. Znaczy może ma jakieś... No nie wiem, nie wiem co nim kierowało, tak szczerze. Okej, widzimy pas. No i o ile nie będzie miał karty straty Paweł, no to będzie miał jeden ładunek dowódcy przewagi Gimbao. I ma to onejromancję, także...
Wydaje mi się, że ta oniromancja może być kluczowa tak naprawdę. Jakby się zgodzę. Także skuteczny bleed. Ale no zobaczymy, kto z top decku będzie lepszy. Mhm. No bo też zobaczmy, że okej, tu weszła pani jeziora, ale zobaczmy, żeby przebić Paweł, musiał zużyć dwie złote karty w postaci Torwiel i w postaci Lamberta Fechmistrza. Uważam te karty za dosyć dobre i potężne, w szczególności w tym deku, wyrzucone tak naprawdę, żeby nie przegrać. Tak, a też weźmy pod uwagę to, że no unit może zagrać teraz Dinbao. Wow, jeszcze dobrał Vernociel, to chyba będzie miazga. Zdecydowanie. Bardzo dobra sytuacja gracza tutaj. Ten Geralt. No. Czy jesteś godzien? I tu jeszcze wężowa wchodzi. Ała. Ała. Nie wiem jak tobie, ale mnie zrobiło się brązowo przed oczami. No i tak naprawdę nie masz czego grać. Tak jest, no tutaj też można wrzucić o najromancję w kolejną pułapkę. Można. Chcesz być złośliwym. Mam wrażenie, że chyba tak zagra. Też mam takie wrażenie. Też. W sumie. To mu dokładnie. Tak, leci jeszcze raz. No, wydaje mi się, że. Okej, no ten teraz odegra pułapkę. Nie no, tutaj bez szans, tutaj można rzucić Isengrima do przodu. Trzeba było ćwiczyć mulligan, tak? No, zawsze najważniejszy etap grania w grę, no to jest ćwiczenie mulliganu. Tak więc pierwsza gierka będzie na koncie Dinbao, który tutaj bardzo ładnie wypuszczał swojego przeciwnika. No jak widzimy, Vernociel jako ostatnie zagranie na spokojnie przebija. Nawet w sumie, gdyby to było zagranie za 0 punktów, to sam ładunek dowódcy by wystarczał. I mamy 1-0. Drugi pojedynek. Czy Dinbao pójdzie za ciosem? Musi wygrać swoim hochsztaplerem. Natomiast Paweł zdecydował się na nawałnicę ciosów. Będzie na pewno ciekawie. Zobaczmy, jak tutaj zawodnicy podejdą do tematu. Ciekawi mnie, po co ten Leto jest tutaj. Leto do kopiowania Ciri może? Może to jakiś podwójny abuse? Jakby siadło, byłoby naprawdę spoko. No sobie też można za pomocą tego Leto kopiować coś od przeciwnika. Paweł z kolei nie ma koral na ręce startowej. Okej. Maxi na start. Dokładnie, maska Uroborosa rzucona, 8 punktów z tej maski. No i widzimy 14-0 po pierwszym zagraniu. Także tutaj chyba będzie klasycznie, czyli Skellige robi dużą presję, wygrywa rundę pierwszą i potem będzie się działo. No, widzimy sierżant Nausika, no spokojnie, łowca Brokfar. Tutaj zawodnicy po prostu swoje brązowe karty rzucają. Myślę, że tutaj jakichś wielkich dymów w rundzie pierwszej nie zobaczymy. Maxi po drugiej stronie również podgląda zawodnik, co ma w talii. Widzimy Leto. Tutaj chyba nie przetasował. I co dalej? Czy to będzie strzał za 4? Myślę, że to jest dobry pomysł. Dokładnie tak się dzieje. I Dinbao musi jeszcze przynajmniej jakąś jedną karcioszkę złożyć. No i prawdopodobniej emisariusz po prostu. No raczej rzucanie Roderika nie ma sensu w momencie, kiedy masz bardzo dużo złotych kart w talii. Roderika się rzuca zwykle później, kiedy już te RNG jest mniejsze. Nie dokładnie, zdecydował się na emisariusza. I tu pewnie zarodniki? Może nie. Jednak nie. Jednak pewnie niedźwiedź będzie grany. Załatwimy to po mojemu. To zagranie mi się nie podoba. To wydaje mi się trochę overcommit. Co będzie? Discard Murkwarga? Myślę, że tutaj gracz Nilfgaardu jest teraz zadowolony, no bo
przeciwnik zużył znowu mocne tempo, a ty i tak chciałeś spasować. Czy może tutaj Paweł troszkę źle rozczytał swojego przeciwnika? Chociaż no może ja to źle rozczytuję. Binbao może pokusić się jednak o granie dalej, jakby chciał. Widzimy, że ma i cięcie trawy. Ma też ostrze Hand Guide. Także tutaj potencjał na kopiowanie szpiegów jest potężny. Zaiste, szlachetny to plan. Okej. Milton jednak, czyli ja źle odczytałem intencje zawodników. Dinbao tutaj walczy dalej, czyli to zagranie Birny koniec końców nie było takie złe. Ale no, Paweł chce za wszelką cenę tę grę wygrać. To jest Cantarella, a faktycznie Cantarella może być zagrywana 3 razy, to może być zabawne. Już taki pseudo-mil z tego wyjdzie, faktycznie. Może być ciekawie. Tutaj wydaje mi się, że Dinbao bardzo ciekawe talie wymyślił. Bardzo się postarał właśnie, żeby te talie w tym formacie dobrze się sprawdzały. Tyrgwi totem dobrane na dole z kolei. A drowy nie można na pewno narzekać. Po jednej i po drugiej stronie wygląda to dosyć dobrze. Ubrany jeszcze Van Hemar, tutaj mulligan na zarodniki, Sirocco pojawia się na ręku. Jak sobie zerkniemy do talii, to... A nie, tu są jeszcze złote karty. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie złota dobrał. No i co tutaj Paweł zrobi? Decyduje się na totem. Czuwam głupoty. A po drugiej stronie Ciri. Teraz co z tą Ciri? No jest parę opcji. Myślę, że można na przykład pokusić się o ładunek dowódcy właśnie. Plus Lambert. Dokładnie. Nie chcemy blokować, bo gdybyśmy zablokowali, to wtedy przeciwnik mógłby teoretycznie zagrać Leto Królobójcę, gdyby miał na ręku. Wtedy... problem by pozostał. Swoją drogą, teraz mi przyszło do głowy, że granie Hochstaplera w tym formacie jest całkiem nie najgłupsze, no bo sporo osób gra właśnie Ciri Szarże, sporo osób gra jakąś Panią Jeziora. Tutaj wybór Hochstaplera jako dowódcy jest dosyć sensowny. Niedźwiedź. Czy będą dwa ładunki od razu? Tak jest, czyli 4 krwawienia. Sierżant będzie obijany. Okej, okay, no tutaj trzeba reagować, tak? No gra ucieka. 18 punktów różnicy. Więc no, trzeba reagować. No w takiej sytuacji trzeba jakoś te punkty robić. No i właśnie Bratens na to pozwala. Kopiuje niedźwiedzia. No, widzimy, że ta różnica punktowa już taka wcale duża nie jest. Także na wypadek pasu ze strony Skellige Dinbao na pewno byłby w stanie to przebić. Też zawsze ma tutaj Vincenta. Vincent ma niedźwiedzia z Fatum, więc tutaj 9 punktów zawsze jest dostępne. Geralt zawodowiec zbił Bratensa i zrobiło się znowu 15 różnicy. Ten Tyrgwi jeszcze tutaj stanowi spore zagrożenie. Pytanie, jak tutaj Dinbao myśli to rozegrać? No ma cięcie trawy, no w sumie to jest sprytne, może sobie skopiować po prostu Geralta. Bardzo dobra decyzja. Hop. Tężne zagranie, no i nadgania swojego przeciwnika. Natomiast Paweł niby ma fajne karty. Myślę, że pokusi się ładunek dowódcy i zablokowanie na Nausikę. To jest, myślę, dobre zagranie. To jest zagranie, które ja bym chyba w tej sytuacji zrobił. Czy zawodnik pomyśli tak samo? No bo to granie Tyrgwiego na czwórkę, no też można w sumie. Wszystkie nasze topory.
Presja jest znowu. Można tutaj się pokusić o Rodryka, tylko to jest RNG, uwaga, a nie, to jest jednak zagrany Vincent. Problem dla Pawła jest taki, że Sirocco nie ma żadnego sensownego celu aktualnie. To jest duży problem. Też ten niedźwiedź został zniszczony, więc w następnej turze ostrze handguide na agentkę powoduje, że nakładamy dwa ładunki. Ależ pechowo. Chciał żądzę krwi, żeby zablokować, a tu się nie udało. Ależ pech. Próbuję jeszcze raz. Okej, tym razem się udało. Będzie faktycznie tu zablokowanie. Dinvalor zawsze ma możliwość ładunek dowódcy, znaczy dowódca plus Van Hemar, ale decyduje się jednak na agentkę, widząc właśnie tego soczystego niedźwiedzia, który po skopiowaniu właśnie jeszcze 4 krwawienia nałoży w sumie. Także to bardzo dobra decyzja. No i teraz Paweł przed ciężkim wyborem, chociaż w sumie czy takim ciężkim, ma gremistę, pewnie wróci gremistę, żeby oczyścić jedną z tych krwawiących jednostek. Ale nie sądzę, żeby pasował. Bo później już ten gremista za wiele by nie robił. Chociaż Joachim jeszcze jest, więc można było trzymać tego gremista na Joachima na kolejną rundę. I teraz co? Czy teraz będzie dowódca plus Van Hemar? To przebija 9. Tak, no to przebija o 1 punkt, o 2 punkty. Myślę, że na to zagranie może się zdecydować. Wydaje mi się, że dowódca plus Van Hemar to jest dobre zagranie. Potem przeciwnik rzuca Sirocco, ty rzucasz Gortur Gwaet, które wchodzi za wystarczająco. Dokładnie tak. Twoje słowa nie znaczą już nic. I zdaje się, że Dinbao będzie miał przewagę karty w R3. Będzie miał przewagę karty. O! Chwilowe utracenie połączenia, na szczęście tylko na momencik, bo nie chcielibyśmy, żeby w finale zadecydował disconnect. Ale co, no tutaj będzie mentor. Tutaj Dinbao znam tę listę przeciwnika, więc może sobie dokładnie policzyć, za ile ten mentor wejdzie. Ten mentor wchodzi, za punktów zdaje się 10. Skoncentruj się na ruchach. Tak jest. Ucisz głos w swojej głowie. Także Dinbao przed wielką szansą. Czyżby to miał być nasz pierwszy zwycięzca? Wszystkie gwiazdy na to wskazują, ale zobaczmy. Jeszcze top decki. To jeszcze nie koniec. Uwaga. Harcownik słaby. Weteran nie najmocniejsze. Koral. O, koral z harcownikiem super. Także tutaj na razie top decki sprzyjają zawodnikowi. Pytanie, czy zdecyduje się na mulligan tego miecza. Myślę, że powinien. Natomiast po drugiej stronie Cantarella dobrana. Pytanie jak złote karty. No tutaj nie ma gwarancji na Joachima. Nie ma gwarancji na Joachima po stronie Dinbao. Ale myślę, że mimo wszystko powinien rozpocząć od Rodericka. I jest skillowym zawodnikiem. Trafia od razu Joachima, tylko on też pytanie, czy on ma wystarczająco kart w talii, które Joachim może wyciągać, bo tego na to nie zwróciłem uwagi, ale myślę, że powinien mieć, tak jest, na spokojnie. I zobaczmy, co to będzie. O, nie najlepsze. Nie najlepsze, ale też nie najgorsze. Zawsze jakiś tam brązik, jest 7 punktów przewagi. I co, no chyba czas na koral, tak? Ech, no ostatecznie. Odrzucamy harcownika i co dobierzemy? Nie ma to jak. Zwierciadło. To zwierciadło jest bardzo dobre wbrew pozorom.
To powoduje, że kolejna karta, która zostanie wyciągnięta z Joachima, bo tutaj mamy jeszcze oczywiście cięcie trawy, to ta karta zostanie zniszczona, no chyba, że jako ostatnie zagranie to Dinbao zrobi. Także wcale bym się nie zdziwił, jeśli tutaj pójdzie po prostu krwawienie, dokładnie. Tutaj przeczeka swojego przeciwnika. Teraz Paweł jest zmuszony wrzucić zwierciadło Beckera, bo jeśli tego nie zrobi, tylko wrzuci strzał za 5, to właśnie, to wali, mógłby mu przepaść. Także teraz już może sobie pozwolić Dinbao. Okej. Wtasowuje. A, wtasowanie Tyrgwiego, ja zapomniałem o tej możliwości, przecież lokalizacja była dostępna, dokładnie. I teraz Tyrgwi wchodzi za potężne 13 punktów. Ajajaj, ale to miazga, aż mnie zabolało. No niestety, Paweł tutaj dzielnie walczył. Ale no niestety, wygrać mu się nie uda, bo widzimy, że tylko 2 punkty są potrzebne. Menow cokolwiek wygrywa. Zobaczmy, ostatnie zagranie w tym turnieju. Widzimy Meno, cięcie trawy. Ach, chciałem zobaczyć, czy Cantarelle zaryzykuje, ale jednak poszedł pewną drogą. No i w ten sposób Dinbao pokonuje Pawła 2-0 w wielkim finale i wygrywa turniej Sword of Damocles. Także gratulacje. Pierwszy z zawodników, który będzie się mierzył z Prosem w niedzielę po godzinie 16:00.